Prezentacja Opel Vectra, OPC Line, 2 litry turbo, 175 koni, silnik z Saba, 2008 rok, auto świeżo sprowadzone ze Szwecji, wersja kombi. Silnik Saba, 2 litry turbo, 175 koni, bardzo rzadko spotykany w Oplu, szczególnie w Vectrze, mocno poszukiwany nie tylko na polskim rynku. Skrzynia manualna, 6-biegowa. Tutaj akurat wersja jeszcze dodatkowo doposażona w pakiet zewnętrzny OPC Line, także mamy ospoilerowanie. Fajna wersja wyposażenia, bo ma 17-calowe felgi, czujniki parkowania z przodu, czujniki parkowania z tyłu. Oczywiście w 100% sprawne, ale o tym co sprawne, co niesprawne później. Auto bardzo ładnie się prezentuje, praktycznie jest w pierwszym lakierze. Dwa elementy były w aucie lakierowane, tylne błotniki, tak wychodzi na mierniku, były lakierowane w Szwecji. Zazwyczaj te błotniki są lakierowane, bo po prostu wybiera się na nich jakaś tam niewielka korozja, szczególnie na rantach. Przechodzimy do wnętrza auta. Tak jak już mówiłem, pakiet zewnętrzny OPC Line, w środku zwykły, nie ma kierownicy sportowej, nie ma sportowych foteli. Auto ma niewielki przebieg, bo 173 tysiące km. Samochód jest ze Szwecji, także nie ma głupiego gadania, że na pewno tyle nie ma przejechane, bo można sobie łatwo to sprawdzić po numerach rejestracyjnych. Fotel kierowcy w bardzo ładnym stanie, fotel pasażera również. Dokładny przebieg macie pokazany na filmie, 173,032. Sześciobiegowa skrzynia manualna, dwustrefowy klimatronik, czujniki parkowania, podgrzewane przednie fotele, tempomat. No taka wersja, dosyć fajnie wyposażona. Przechodzimy do tyłu. Jak widzicie, z tyłu jest to bardzo duże kombi, bardzo dużo miejsca na nogi. Tak naprawdę auto niedocenione w Polsce, w porównaniu do konkurencji, naprawdę fajnie wykonane. Tak jak widzicie, no naprawdę jest mega dużo miejsca. Samochód bardzo zadbany w środku, zero śladów zużycia tak naprawdę. Bagażnik ogromny, niektórzy się śmieją, że to trumna, że można wsadzić trumnę, tak auto się wygląda, ale nie podzielam ich zdania. Bagażnik jest naprawdę przepastny, tak jak widzicie, cztery koła śmiało sobie leżą bez żadnego problemu. Dodatkowo dajemy bardzo fajne felgi aluminiowe 16 cali, niech mi ktoś tylko powie, że to jest minus, to nie wiem. Felga w idealnym stanie, opona tak jak widzicie praktycznie nowa, tak, z kolcami, trzeba kolce sobie powyciągać, niestety poświęcić chwilę. Jak ktoś nie chce, nie musi, może założyć sobie zwykłe opony, ale generalnie jak mając oponę praktycznie nową, no to warto to zrobić. Tak jak tu widzicie, są dwa czarne czujniki, zostały wymienione przez nas. Czujniki parkowania, jak auto przyjechało, nie działały. Co jeszcze zrobiliśmy w aucie? Oprócz czujników sprawdziliśmy rozrząd, bo to jest newralgiczny punkt w tym modelu. To jest silnik sabowski na łańcuchu. Tutaj trzeba sprawdzać balans. Nasz mechanik akurat na tym temacie się zna. I sprawdziliśmy, w jakim stanie jest właśnie napinacz i łyżwy, bo często pękają właśnie łyżwy i wtedy jest balans do wymiany. Jeżeli ktoś przegapi tą wymianę, będzie bardzo długo jeździł z taką pękniętą łyżwą, no to niestety będzie miał wtedy do wymiany obydwa łańcuchy. Generalnie Opel czy Saab przewiduje tutaj wymianę na 180 tysięcy. Tutaj sprawdziliśmy spokojnie ten silnik, ten rozrząd przejedzie dużo więcej. Nie ma na pewno czym się martwić. Łyżwy są w stanie praktycznie idealnym, napinacz również, łańcuch tak samo, także wszystko jest wzorowo napięte, tak jak powinno być. Nie ma żadnego dziwnego dźwięku na zimnym silniku. Właśnie tak można to łatwo sprawdzić, na zimnym silniku odpalić, jeżeli jest jakieś dziwne cykanie, jakieś dziwne dźwięki, to wtedy wiadomo, że rozrząd jest do wymiany. Koszt wymiany balansu samego to jest między 1200 a 1600 zł, w zależności od tak naprawdę części. I warto to zrobić, bo jeżeli będziemy długo jeździć z rozciągniętym łańcuchem, to wtedy mamy do wydania dużo więcej. Jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, był lakierowany z lewej strony przedni zderzak, tutaj na dole. I to my żeśmy lakierowali, bo była uszkodzona dokładka. I tak naprawdę tyle z naszej strony, jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze. Kwestie mechaniczne to mówię, czujniki z tyłu, sprawdzenie rozrządu i naprawa klimatyzacji. Klimatyzacja była niesprawna poprzez to, znaczy przez to, że skraplacz po prostu przepuszczał ciśnienie. Została wymieniona chłodnica klimatyzacji na nową. Także teraz klimatyzacja bardzo ładnie chłodzi. Została sprawdzona, nabita, odgrzybiona. I tak naprawdę tyle. I tyle przy aucie zrobiliśmy, sprawdziliśmy, mówię, zawieszenie, hamulce, wszystko jest w stanie praktycznie idealnym.
Auto jest na nowych oponach letnich, 17-calowych, 2020 rok opona. No i tak naprawdę, co tutaj więcej dodawać? Letnie nowki, zimowe opony nowki. Przechodzimy do dokumentacji i lecimy na stację. Dokumentacja do Opla prezentuje się następująco. Mamy oczywiście komplet kluczy, dwa kluczyki oryginalne. Jeżeli chodzi o kwestie serwisowe, wygląda całkiem fajnie. Jest tego sporo. Jak ktoś lubi pieczątki w książkach, to jest tego dużo. I możemy sobie prześledzić. 16, 38, 57, 84. Oj, padł nam gimbal, także lecimy z rąsi. Na czym się zatrzymaliśmy? Na 57, 84. Co tutaj mamy? Jaki przebieg? 100 tysięcy, 111, 124. 145 i ostatni serwis w listopadzie na 163 tysiące km, także 10 tysięcy temu. Tak się prezentuje historia serwisowa. Jeszcze był robiony przegląd techniczny w Szwecji, tak jak tu widzicie, jest wydruk w kwietniu, 27 kwietnia 2020 przy przebiegu 163 714. Jeżeli ktoś dalej nie wierzy w ten przebieg tego samochodu, no to mamy kolejne przeglądy z samochodu ze Szwecji. Te kartki są tak naprawdę niepotrzebne, bo to wszystko możecie sprawdzić sobie po numerach rejestracyjnych na stronie CarInfo.se za darmo, bez żadnych dodatkowych opłat, nie trzeba wykupywać żadnych raportów, wszystko jest dostępne. Auto jest zakupione od drugiego właściciela, dwie osoby prywatne tym samochodem jeździły od nowości. Jest naprawdę w doskonałym stanie technicznym, także pozostało nam pojechać tylko na stację i zobaczyć Opelka od spodu. Cena tego samochodu będzie w granicach 22 tysięcy na gotowo, drogo, niedrogo. Tyle to auto wyjdzie, po prostu. Tych samochodów jest bardzo mało, bardzo ciężko kupić, szczególnie jeszcze w wersji OPC i z tym silnikiem. Jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia lakiernicze, to już pokazuję. Tutaj mamy uszkodzenie na ramce szyby, zeszła taka guma. Nie wiem, czy to można wymienić, czy można to jakoś pomalować. Jest to jakaś tam wada na pewno dla kupującego. Z lewej strony mamy delikatnie uszkodzoną osłonę progu. Samochód jest na obniżonym zawieszeniu, gwintowanym, także jest dosyć niski, stąd pewnie takie uszkodzenie. Auto jest z 2008 roku, więc ma 12 lat. Tak naprawdę z uszkodzeń jakichś lakierniczych tyle. Bardzo mało odbitek od kamieni, lampy praktycznie jak nowe. Zawsze możecie zwrócić na to uwagę w Oplach, że bardzo te lampy kiepsko wyglądają. Tutaj nie były polerowane i wyglądają po prostu jak nowe, także są w idealnym stanie. Mówię, na masce, na zderzaku jakieś tam drobne odpryski od kamyków są, niewielkie. Na dole drzwi nie ma korozji, to jest też newralgiczny punkt. Są też jakieś odbitki od kamyków niewielkie. Mówię, pokazuję teraz z ręki, bo już nam gimbal padł. Tutaj mamy przy haku jakieś uszkodzenie i tak naprawdę tyle. Także lecimy na stację, zobaczymy Opla od spodu i kończymy dzisiaj pracowity dzień. Zobaczymy wektory od spodu. Opel ze Szwecji. Na pewno każdy jest ciekawy, jak wygląda spód tego auta. Wygląda podwozie w wektrze. Auto jest na obniżonym zawieszeniu. Mechanik powiedział, że na gwintowanym. Także tak musi być. Tutaj mam na wydechu jakąś tam korozję. A tak, to powiem wam szczerze, wygląda całkiem. Puszki od wydechów też w porządku. No nie ma się tego, czego tutaj za bardzo wstydzić. Niby tylko panie Opel. Tak ładnie wygląda od spodu. Tutaj zero wycieków, to sprawdzaliśmy. Widać, że było zabezpieczone wahacze. Tutaj wahacz był wymieniony na pewno. Tak to wygląda. Tak wygląda wektra od spodu. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, to jest tradycyjnie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to wbijajcie na YouTube. Pozdrawiam.